dobry, Jacek Porzecki, gościo.xpl. Najpierw przeczytam pewien cytat. Bardzo lubiłam jeździć do Cieszyna. I nie tylko dlatego, że w miłym towarzystwie. Coś było w ludziach, w atmosferze tego miasta, co wydawało się rzadkie. Otóż Cieszyn wydawał mi się inny, jakiś oporny. Jakby mniej było w nim krętactwa, pozerstwa, fałszywych słówek i wątpliwych aspiracji. Zapytałam kiedyś Kornela, na czym właściwie ta inność polega. Może stąd odpowiedział, że tutaj ludzie częściej niż gdzie indziej patrzą sobie prosto w oczy. I ja patrzę pani prosto w oczy. Magdalena Grala jest naszym gościem. Pani prezes spółdzielni socjalnej, jak to jest? Ofka. Ofka. Cała nazwa. Pani prezes spółdzielni socjalnej Ofka. Pani prezes, co to jest za miejsce, w którym jesteśmy? Miejsce, w którym się znajdujemy, to jest 8 pokoi Ofka, miejsce prowadzone przez naszą spółdzielnię. Są to pokoje butikowe, jest w sumie 8 pokoi, 18 miejsc noclegowych. Prowadzimy również wypożyczalnię rowerów i biuro eventowe, w ramach którego prowadzimy warsztaty dla dzieci na zlecenie oraz wizyty studyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną. I nieprzypadkowo ja mam na przykład Cieszyński Szlak Kobiet w ręce, bo wiem, że Ofkę stworzyły kobiety, tak? Tak, Ofkę stworzyło 6 kobiet. Wszystkie nas połączyło właściwie Zamek Cieszyn, tak? W jakiś sposób byłyśmy wcześniej tutaj związane z zamkiem. Część osób była stażystami wcześniej tutaj na zamku. I tak w ten sposób się spotkałyśmy i jak okazało się, że jest możliwość, aby otworzyć przedsiębiorstwo społeczne, bo tak inaczej się nazywa spółdzielnie socjalne, zawiązałyśmy grupę inicjatywną, postarałyśmy się o dofinansowanie i w ten oto sposób udało nam się utworzyć nasze własne przedsiębiorstwo. 6 kobiet? 6 kobiet. Czyli gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Ale jest gdzie spać. Ale jest gdzie spać. Proszę, jak się pani przygotowała, świetnie. To nie było omówione wcześniej. Ja tak pytam, dlaczego spółdzielnia socjalna? O co chodzi w ogóle z całą tą inicjatywą? To znaczy panie postanowiły sobie stworzyć miejsce pracy, czy jak? Tak, ze spółdzielnią socjalną jest o tyle plus, że w tym czasie, kiedy my otwierałyśmy spółdzielnię socjalną, była możliwość wzięcia dotacji na zorganizowanie dla siebie też miejsc pracy przy okazji. W związku z tym połączyła nas przede wszystkim różnorodność, czyli to, że każda z nas miała inne doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i życiowe, jak i inne wykształcenie, i postanowiłyśmy połączyć siły, żeby móc właśnie takie miejsce pracy dla siebie stworzyć. I można tutaj po prostu spać. Tak, można między innymi korzystać z naszych usług poprzez korzystanie z pokoi gościnnych oraz z wypożyczalni rowerów, z czego też mieszkańcy Cieszyna chętnie korzystają, a najczęściej turyści odwiedzający Cieszyn i nocujący w naszych pokojach. Turyści odwiedzający Cieszyn, zabieram książkę, w której chyba są zapisy gości, którzy tak, tutaj byli, tak? Kto był gościem między innymi? No między innymi z osób bardziej znanych, to między innymi pan Jacek Cygan z żoną w pokoju numer 5. Który miał stworzył okazję... tutaj pewnie ze 20 piosenek, miejmy nadzieję, o Cieszynie, o wzgórzu zamkowym. To zobaczymy. Usłyszymy. Był pan Mariusz Szczegieł, pani Kazimiera Szczuka, był pan Grzegorz Kazdepkę, więc tak naprawdę ta lista jest dosyć długa. Pani Ewa Chotomska. Różni kompozytorzy, muzycy, tak, całe mnóstwo, niejednokrotnie jakieś zespoły całe, więc też trudno z imienia wymieniać. No to dzięki wszystko współpracy naszej między innymi z Awionem, czyli biblioteką miejską w czeskim Cieszynie, biblioteką naszą miejską oraz krytyką polityczną i Zamkiem Cieszyn. Współpraca z festiwalami jak Kręgi Sztuki czy Festiwal Kino na Granicy. Bardzo nam się podobało, spało się mocno. My nie będziemy spać, tylko będziemy jeszcze rozmawiać. Chcę zapytać, na chwilę odejdźmy od Ofki, od tego miejsca, w którym jesteśmy. Chcę zapytać o szkołę, dlatego że przejrzałem pani Facebooka i tam okazuje się, że jest kilka wpisów na temat szkoły. Wiem też, że pani jest w Radzie Rodziców i gdzieś można powiedzieć, że trochę pewne mikroskopy w szkole dzięki pani pomysłowi się znalazło, tak? Czy nie do końca? Jak no tak. Doposażenie pracowni. Doposażenie pracowni przyrodniczych, na które rozpisałam projekt do budżetu obywatelskiego. No i dzięki łaskawości mieszkańcom i odpowiedniej ilości oddanych głosów udało nam się ten projekt zrealizować w szkole podstawowej numer 3. I też ta aktywność, jaka była w Radzie Rodziców, spowodowała, że pani postanowiła być w Radzie Miasta. Tak, kandydowałam do Rady Miasta, natomiast odnoszę wrażenie, że jakby robię cały czas to, co lubię i to, co chcę robić, i tak naprawdę, mimo iż nie udało mi się tym razem do Rady Miasta dostać,
no nadal działam, tak? Nadal robię to, co lubię najbardziej, czyli działam na rzecz tutaj lokalnej społeczności też niejednokrotnie z różnymi akcjami ekologicznymi. Czyli generalnie robię to, co lubię. Myślałam, że będę mogła po prostu to robić w szerszym aspekcie. Mhm. A co pani lubi robić? Bo wiem, że społeczność lokalna, tak, działanie na rzecz społeczności lokalnej, a konkretnie? To znaczy tak, no na pewno jak możemy, to za każdym razem angażujemy się w różne przedsięwzięcia, które się odbywają w mieście i przy tej okazji organizujemy warsztaty dla dzieci. One są zawsze nieodpłatne, tak, dla mieszkańców. No i w ten sposób też nawiązujemy różne kontakty, mówimy o tym, że tutaj jesteśmy, no bo jakby największą naszą bolączką niewątpliwie jest to, że mało który mieszkaniec Cieszyna wie, że tutaj w tej pięknym Pałacu Habsburgów znajdują się te nasze pokoje. No bo nie można przypuszczać, że mieszkaniec Cieszyna nie jest naszym docelowym klientem, no ale jednak poniekąd jest naszym też klientem, ponieważ do mieszkańców Cieszyna przyjeżdża rodzina, znajomi, przyjaciele i niejednokrotnie nie wiedzą, gdzie ich ulokować. Więc poprzez te warsztaty i działania też na rzecz tutaj mieszkańców staramy się też między innymi promować to, że tutaj znajdują się pokoje oraz promować ideę ekonomii społecznej, czyli tego przedsiębiorstwa społecznego. I powiedziała pani promować. Promować też Cieszyn chyba. Była pani w Pucku? Tak, byłam ostatnio w Pucku. Bardzo mi było miło. Miałam możliwość reprezentować tutaj mieszkańców Cieszyna i jakby czerpać informacje, w jaki sposób można zorganizować, jak to robią w Pucku, jak organizują jarmark, między innymi świąteczny, bo nie ukrywam, że jednych z naszych moich jakby prywatnych planów co do działalności w Radzie Miasta było między innymi to, żeby właśnie ożywić chociażby w tym okresie świątecznym jednak to nasze miasto i żeby troszeczkę ten jarmark świąteczny miał inny wyraz, bo w tej chwili, tak jak wiemy, no jest to dosyć jednak smutne, tak? Nie takie, jakbyśmy chcieli. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby taki jarmark trwał tylko i wyłącznie na przykład 2 dni w konkretny weekend, ale jednak był z pompą. Bardzo nam się podobało to, co zobaczyliśmy w Pucku. Nawiązaliśmy też kontakty z ich partnerskim miastem Sztajn. Mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję przy okazji tam się wybrać. Już wiem, że na dzień dzisiejszy pan wiceburmistrz Sztajn, no i burmistrz są zainteresowani tym, aby do nas przyjechać w czerwcu do Cieszyna. A czym Cieszyn powinien się jeszcze promować? Albo jak promować Cieszyn za granicami naszego kraju albo w ogóle z naszego miasta? No my prowadziłyśmy wiele działań takich, które miały spowodować, że Cieszyn będzie znany nie tylko tutaj na Śląsku, tak, w południowej Polsce, ale również dalej. Stąd między innymi właśnie chociażby kontakty w Pucku. Zresztą ja tam rokrocznie bywam przy okazji swoich wakacji. Staram się zawsze też jakieś nasze ulotki tutaj cieszyńskie tam podrzucić do Urzędu Miasta, do informacji, tym bardziej, że miasta są partnerskie. Dawałyśmy też różne ogłoszenia, takie formy reklamy, artykułów w gazetach w Warszawie, bo nie ukrywam, że mieszkańcy Warszawy, jak przyjeżdżają tutaj, a mają okazję często bywać przy okazji różnych wydarzeń, które są organizowane, to faktycznie są samym Cieszynem zachwyceni. Zachwyceni oczywiście tym, że jest to, można powiedzieć, jedno miasto w dwóch krajach. Bez krętactwa, tak, jak czytamy. Tą bliskością, tą miłą atmosferą, która tutaj panuje i tą gościnnością ze strony cieszyniaków, z którą się często spotykają. Ja przeczytałem ten cytat na początku, dlatego że chcę panią o coś zapytać. Pani jest werbusem, czyli osobą, która tak jest postrzegana tutaj u nas, że pani przyjechała, prawda, z tego, nazwijmy to, Czarnego Śląska, tak? I może pani tak obiektywnie powiedzieć, czy faktycznie Cieszyn jest takim miejscem trochę innym, że trochę mniej jest tego pozerstwa i fałszywych słówek. Czy tak faktycznie jest, czy jak pani na to patrzy z perspektywy? Pani przyjechała z Katowic, prawda? Tak, natomiast mieszkam tu już w sumie 14 rok, więc no już trochę czasu minęło, natomiast moja fascynacja Cieszynem nie minęła. O. Cały czas tak samo uważam, że jest piękny i warty pokazania i jak przyjeżdżają do nas turyści tutaj do 8 pokoi, też zawsze staramy się jak najwięcej opowiedzieć o Cieszynie, zachęcić do tego, żeby zwiedzili Cieszyn, przypomnieć o tym, że na 20-złotówce polskiej znajduje się nasza rotunda Świętego Mikołaja. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to tak muszę przyznać, że tutaj wszystko, co tu zostało powiedziane przez panią Szymborską i Filipowicza, jak najbardziej jest prawdą. No, tutaj troszeczkę żyje się wolniej, spokojniej. Na pewno mniej jest jakichś takich chorych aspiracji wśród mieszkańców. Bardzo miło to słyszeć. Zapytam panią, dlaczego Owka? Bo patrzę na koszulkę i patrzę na nazwę Owka. Skąd Owka? Bo to nie jest od Off. Nie. Prawda? Ten przedrostek, tak, nie ma nic wspólnego z Off. Owka wzięła się stąd, że podczas
tego okresu, kiedy musiałyśmy znaleźć w końcu nazwę dla naszej firmy, no, szukałyśmy różnych inspiracji, między innymi w Gwarze Cieszyńskiej, natomiast no, nie mogłyśmy nic takiego znaleźć, co by było nam bliskie sercu i łatwe do zapamiętania. I wtedy pewnego dnia trafiłyśmy na Eufemię Księżną Piastowską, która tutaj w XIV wieku w imieniu swoich synów między innymi rządziła na Wzgórzu Zamkowym, a Eufemia to po prostu potocznie Ofka. A sama Eufemia, jeżeli mogę się tutaj posłużyć trochę ściągą, to jest kobieta przejmująca się społeczeństwem, okazująca duże przywiązanie do rodziny, umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi, jednak robi to bez surowości. Stanowcza, zdecydowana, ale uprzejmia. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, o dobrych chęciach. Więc jak doczytałyśmy jeszcze samo znaczenie imienia Eufemia, no to stwierdziłyśmy, że to właśnie jesteśmy my. I chyba właśnie to wszystkie słowa dotyczą pani też, tak? Mam nadzieję, że tak jestem. Zadzwonimy do rodziny, zadzwonimy do znajomych, do koleżanek, kolegów i zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Na pewno jestem gadułą, co do tego to tutaj nie ulega wątpliwości. Na pewno jestem miła i gościnna. To zapytam jeszcze o logo. Jeżeli chodzi o logo, to też bardzo nam zależało, żeby wszystko, co jest związane z naszą spółdzielnią, było związane z Cieszynem mocno i z Wzgórzem Zamkowym. W związku z tym nasze logo, logo Ofki, jest nawiązaniem do tak naprawdę do rzutu rotundy świętego Mikołaja. Które jest na 20. Tak, które jest na 20-złotówce i jakby sugerując się rzutem rotundy świętego Mikołaja, czyli najstarszego murowanego kościoła w Polsce, tak postanowiłyśmy to wykorzystać i z tego stworzyłyśmy logo Ofki. Dobrze, to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak przejść teraz po Wzgórzu Zamkowym, odwiedzić rotundę romańską imienia świętego Mikołaja i wzgórze i całą wieżę piastowską. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że tutaj jest takie miejsce dobre, żeby się spotkać, żeby zobaczyć nasze wzgórze i też odwiedzić 8 pokoi. Dziękuję. Pani Magdalena Grala była naszym gościem. Dziękuję.